Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku pogramy w Minecrafta. Znaczy nie wiem jak w Minecrafta, tylko no w Pokefinda. I najpierw muszę sobie zmienić język na polski. Szukamy. No i git. No i ja nie wiem jak sobie grać teraz w Pokemony. I niestety mam dla was niefajną informację. Tylko na jakieś 5 dni chcę sobie zrobić taką trochę przerwę od Minecrafta. I no niestety teraz będę grał w Fortnite'a, Sonika i dla was, dla niektórych, którzy nadal lubią Minecrafta, Minecraft Dungeons. Będzie trochę więcej jakby. Będzie po prostu nie takiego zwykłego, bo ich jest trochę za mało, a tych jest strasznie dużo. Szczególnie Bedrocka. Java też dużo. I wam pokażę co się zmieniło. Więc jestem na takiej wyspie, gdzie są duchowe pokemony. Złapałem. Proszę. Pokemon duch. Mój faworyt. I też go trzeba wytrenować. Więc w dzisiejszym odcinku będzie to w sumie robić. Trenować go sobie. Ale chciałbym, żeby on ewoluował mi. Są mroczne lasy. Nie no, nie żartujcie. Serio? No cześć. Pokemon duch też. No i zobaczymy. Nie. No. Wiecie co? Ja może go sobie później wytrenuję, a teraz jakiegoś sobie złapię. Więc tak, jak widzicie, to jest taka wyspa. No, grzybowa taka. Co to tam jest? Ale spoko. O, Gastly na level 8. Ja mam genialny pomysł, widzowie. Dam temu fotkę i... Okej, no i walczymy z tym Gastly. No i od razu lepiej. Jakby się mnie ktoś pytał, czemu go chcę wytrenować? Bo wiem, że to jest dobry Pokémon na dużo dosyć typów. I tego mi właśnie Pokémona brakowało. Tak, tego mi właśnie Pokémona brakowało jeszcze. Więc to jest w sumie mój taki team. Okej. Więc teraz tak, chodzimy po tych właśnie wyspach. O, warunk. Ale nie. Nie biorę go, a drugie zostaje na tej wyspie z innego mojego powodu. Coś nowego. I drugie mam pływanie, 1.17. W końcu porządna wersja. 16, 17 to według mnie są najlepsze. Szczególnie 16, bo ta 17 jest taka troszkę jeszcze niedopracowana według mnie. Ja bym wydał szczerze na 1.16 z jedną wodą. Ta jest więcej rzeczy, ale nie jest taka mocno dopracowana. Mi się wydaje, że jakby na 1.17 jest więcej glitchy niż na 16. Oczywiście lewitującą trawę naprawiono, ale to są takie mniejsze.
szczerze, ale wolę już tą 16 i 17 niż nic. Etia, to co nie? O, ta jest jakiś Pokémon. A nie. Izak. O nie. O nie. No nie, fajne mam wspomnienia. O ja, ale szczyty. Aż tak się da szybko chodzić po schodach? No to, o tym to ja nie wiedziałem. Oho. Wolę nie walczyć. A drugie fajne jest ta wyspa. Tylko dalej trochę nie widzimy jakichś Pokémonów. O. Ale mroczne. O. Faktycznie miasto duchów. O, to jest takie górze. To już koniec wyspy? Trochę się zawiodłem. To jest koniec? No dobrze, miejsce nie jest jakieś zbytnio ciekawe. Poza nowymi Pokémonami jest jakieś mega ciekawe. Jakieś 6 na 10 bym dał. O! A shiny mam w Pokémon Go. Ale numer właśnie. Jakby ktoś się mnie pyta, czy ma shiny Magikarpia w Pokémon Go, niestety nie. Albo chociaż Gyaradosa. No, Gyaradosa, uff. To by było fajne. Szczerze, miejsce jest tylko git na jakieś, może, nie wiem. Na jakieś takie odwiedzenie za pierwszym razem, o nie. Nie no, żyję, Steve, Pokémony to są hardcore, oni tutaj nic nie jest ludziom. O, szapet. Cześć, pa. Płyniemy. I tak oto Ash Ketchum wyruszył z przygody do McDonalda. Ciekawe, co się wydarzy. Ja. Wiecie, co by było dobre? Każdy Pokémon w moim teamie miałby po 20 level. Dobre. Księżyc. Tak zwany Pokémon Sun i Moon. Znaczy Moon. Pouczę was. Sun to jest słońce, jakby ktoś nie wiedział, a Moon to jest księżyc. Księżyc. Księżyc! Co tam gadam w sumie? A, no tak. Nie mówiłem tego nikomu, ale sobie rozwaliłem wargę. Nie, nie jest już tak źle. Nie pytajcie się mnie jak i dlaczego. Przypadki się zdarzają. I nie, na szczęście nie mocno. To jest dosyć delikatnie. No to płyniemy. No wyspy przepłynięte. Chcę właśnie dotrzeć do Messi. Tak to nazwijmy. To jest moje ulubione miejsce, które ciągle pada. A właśnie, i tam dostałem Shiny'ego. A, i tam Tortilla.
Tortilla. Tortilla. Właśnie Tortilla tam znowu też mi nie działała i Magikarp był. A właśnie. Szczerze, fajne miejsce ta mesa. Bym chciał wam kiedyś to pokazać. Gdzie tu się chodzi? Wiem chyba gdzie. Mniej więcej gdzieś chyba wiem. Czy ja? Gdzie jest jakieś małe wejście? A drabinkę chociaż. Nie. Nie. Ej, ludzie, nie wiem gdzie mam wejść. Ale właśnie domyślam teraz w sumie. No, problemy są. A, już wiem gdzie. Jak, a drugie. O, Magnemite. O! To coś! Dobra, mój plan jest taki. Wracam na tą plażę? Coś to miejsce kojarzy. Nie no, jeśli tak będzie, to się trochę zdenerwuję. No trochę tylko. Jeśli się okaże. Mieszali? Nie. O nie. Zła trasa! No i tak oto 5 minut błądzenia. Kurde, u mnie to by nie był filmik, jakbym na przykład wciąż nie spaprał. Właśnie, odpowiem na odpowiedzi. Widzę, że wiele widzów się mnie pyta o to, jakby czemu ja robię ten, no na przykład nie gram w inne gry jakieś, takie na przykład tam, nie wiem, nie jakby to nazwać, jakieś inne gry, nawet zamiast Minecrafta. I teraz tak wam powiem. Może kiedyś zagram. Ale nie wiem, zobaczę jeszcze jak to będzie. Bo mam też jeszcze serię. No i ogólnie. Więc może kiedyś zagram. Więc jak ci byście się mnie pytali, to macie już od razu odpowiedź, że może. Jakby nie jestem pewien, ale może kiedyś takie coś zrobię. Co sobie wziąć? No tak. Więc to ja.
Jakby się mnie ktoś pytał, jakbym mocno chciał znaleźć mesę, to naprawdę mocno. Tak to nazwę. Mesą. Spinarak. Szczur ratata. Ale dosyć ładny. Według mnie. Wiecie co, na razie jakby nie wiem do końca, gdzie właśnie iść. Ciągle tego nie wiem. I myślę, że po prostu zakończymy ten odcinek na takiej plaży. Gdzie? Tutaj. No jesteś. No jesteśmy. Sorry, ale chyba mnie czkawka złapała. Sorry, że nie dokończyłam. Pomyliło mi się, ale dobrze. No jest tak, jesteśmy na wodzie, jakby to powiedzieć. Znaczy na pomostku. Ładnym z drewna. Pokażę wam mój team. Gastly level 15. Spoko. Machop level 17, też spoko. Magikarp level 12, ale shiny jest bardzo dobry, bo jest shiny. Ale z levelem no to tak dosyć słabo. Growlithe level 25, ok, ale trzeba go ewoluować. Pidgeotto tak samo jest ok, dobry, ale no trzeba go też ewoluować i go udoskonalić. Udoskonalać. I Terraria. Jak to się tam nazywa? No nie widać. O, Tortilla. Tortilla? Terraria? Nie wiem, dobra. Tortilla powiedzmy. Na level 32, dobra. I no po prostu nie zrobię, więc w sumie nie mogę. Jedynie mogę udoskonalić. Wiecie, wbijając level. O! No jest tak, dziękuję wszystkim za oglądanie i życzę miłego dnia. Krótkie pożegnanie. Ale no jest. Pa!